Szanowni Państwo, w tym filmie skupimy się na pokazaniu różnic pomiędzy cechami organizmów, które są przystosowaniami, adaptacjami do warunków życia, a cechami, które są jedynie śladem po ich przeszłości ewolucyjnej, pewnego rodzaju konsekwencją ewolucyjną. Różnice te można bardzo dobrze zilustrować na przykładzie ewolucji wiatropylności u roślin kwiatowych. Zagadnienia te były poruszane w zadaniu 12 z arkusza egzaminacyjnego według starej formuły obowiązującej do 2014 roku. Kompletny arkusz egzaminacyjny można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ewolucja wiatropylności została bardzo dobrze zbadana w rodzaju rutewka. Stanem pierwotnym ewolucyjnie dla tej grupy roślin jest owadopylność, podobnie jak dla całych kwiatowych. Kwiaty, przodka wszystkich rutewek, prawdopodobnie nie odbiegały znacząco od przedstawionego na fotografii gatunku o łacińskiej nazwie Talictrum talictroides. Okazały okwiat przyciągający zapylaczy stanowi przystosowanie do owadopylności. Nie są to jednak kwiaty wyspecjalizowane, to znaczy mają one otwartą budowę, nie produkują nektaru, a nagrodą dla zapylaczy jest pyłek, który jest produkowany w stosunkowo dużej ilości jak na roślinę owadopylną. Ewolucja wiatropylności u rutewek właśnie z tych powodów zachodziła stosunkowo łatwo. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tym, że powstała ona w tej grupie wielokrotnie niezależnie i jest to świetny przykład ewolucji równoległej bądź paralelizmu. Słupki i pręciki są wystawione na działanie wiatru, a pyłek jest produkowany w stosunkowo dużej ilości. Z tego powodu, nawet wtedy, kiedy brakuje zapylaczy, pyłek może być przeniesiony z jednej rośliny na znamię drugiej zupełnie przypadkowo za pomocą wiatru. Podczas przejścia z owadopylności do wiatropylności musiał jednak nastąpić szereg istotnych zmian zwiększających efektywność zapylania. Musiały powstać właściwe adaptacje do wiatropylności. Żeńskie kwiaty wiatropylnego gatunku rutewki, Talictrum occidentale, mają wyraźnie wydłużone znamiona, które sprawnie wyłapują pyłek produkowany przez kwiaty męskie. Te z kolei cechują się długimi i wiotkimi pręcikami, które dzięki swojej budowie uwalniają na wietrze pyłek produkowany w dużych ilościach przez powiększone pylniki. Rola okwiatu ogranicza się jedynie do ochrony niedojrzałych słupków i pręcików. Barwny okwiat przestał pełnić już swoją rolę. Przewabianie zapylaczy stało się zbędne, a wszelkie mutacje powodujące jego niedorozwój nie były eliminowane przez dobór naturalny. Redukcja okwiatu jest zatem ewolucyjną konsekwencją zmiany sposobu zapylania, a nie bezpośrednim przystosowaniem do wiatropylności. Widać to szczególnie dobrze, jeżeli ponownie przyjrzymy się budowie kwiatu owadopylnego, gdzie okwiat nie zasłania ani pręcików, ani słupków, a więc jego redukcja nie miała istotnego wpływu na przenoszenie pyłku przez wiatr. Należy pamiętać, że nie każda cecha organizmu jest przystosowaniem do warunków życia, ale może ilustrować pewną bezwładność ewolucyjną. W przypadku wiatropylności zredukowany okwiat jest raczej organem szczątkowym, a nie bezpośrednim przystosowaniem do wiatropylności, ponieważ nie pełni on żadnej istotnej roli w biologii zapylania.